Cześć, witajcie meczki z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o updatecie w Fortnite plus o Jubilamach. Zapraszam do oglądania! Ok, na starcie odcinka chciałem Wam przypomnieć, że jest organizowany konkurs na 1000 faudolców. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Po pierwsze, trzeba wesprzeć mnie w sklepie kodem SASEGAME. Tutaj, ewentualnie na Battle Royale, yy, napisać komentarz o treści ważnik z gry Fortnite, z którym mnie wspieracie, plus ważnik z Discorda. Swoją drogą zachęcam do wbicia na Discorda Fortnite, gdyż pojawi się tam konkurs na. Już wam pokazuję na ten pakiecik 5000 fauldolców. Więc, jeżeli chcecie zgarnąć 5000 faudolców, wbijajcie na Discord Fortnite. Ok. Następnie trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem i zasubskrybować mój kanał. Parę prostych kroków i możecie wygrać pakiecik 1000 fordolców. Ewentualnie, jeżeli chcecie wziąć udział na pakiecik z 5000 Widlolców, to pojawi się on w niedługim czasie na Discordzie Fortnite. Zapraszam, link w opisie. Okej, okay, słuchajcie, a my dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o jubilamkach. Jeżeli nie wiecie, co to są jubilamy, jubilamy są to lamy eventowe z okazji rocznicy Fortnite'a. W tamtym roku były na, e, na pierwszą rocznicę gry Fortnite, czyli Fortnite wtedy miał jeden rok. Teraz już będzie dwulecie, dwulecie, tak można to nazwać, dwulecie gry Fortnite. Dlatego tutaj jak czytamy, zaraz wam oczywiście przeczytam, e, siódmego, siódmy to jest lipiec, a 16 to jest dzień, czyli 16 lipca, wchodzą do gry jubilamy. I to jest potwierdzona informacja, gdyż jest ona tutaj na Reddicie przez twórców Epic. I zaraz sobie Wam e, wytłumaczę, o co chodzi jeszcze dokładnie z tymi jubilamami, i też sobie przeczytamy wszystkie aktualizacje. Plus jeszcze mogę Wam powiedzieć, co z nich mniej więcej będzie robiło, a czego nie będzie. Ok, zacznijmy od tego, że dokładnie Wam opiszę. Jubilamy są to lamy eventowe, tak jak mówiłem, z których możemy trafić większość broni ze wszystkich eventów. Czyli zobaczcie, jak wejdziemy sobie w księgę kolekcji, będziemy mogli dostać wszystkie itemy czyli to wszystko, co było ze wszystkich eventów poza tymi bohaterami, którzy byli do kupienia w sklepie czyli ci bohaterowie i te bronie, które były do kupienia w sklepie czyli w sklepie eventowym jakby ktoś nie wiedział czyli tutaj, zaraz Wam pokażę. Tutaj te rzeczy, na przykład czy tego ty typu rzeczy, które były do kupienia w sklepie, e, nie będzie można ich zdobyć i tu mały update, do tego co powiedziałem wcześniej, nie te rzeczy, które były w yy, sklepie eventowym, te rzeczy będzie można zdobyć, a nie będzie można zdobyć rzeczy, które są dostępne za questliny, jeżeli były jakieś kiedyś yy, bohaterowie, którzy byli na przykład tutaj za zadania yy, tego typu bohaterka lub ta wcześniejsza, to właśnie tych itemków nie będzie się dało zdobyć, czyli te, yy, te itemki, które były za questlina, czyli powiedzmy Carbeat, no tego typu rzeczy, czyli zaraz wam jeszcze dokładniej pokażę. Jeszcze jestem e, tutaj większość, i ten gdzieś zgubiłem się. O, między innymi, karbid był za Quest Line'a e, i Hit Ekran'u, był też za Quest Line'a, czyli tych Hitemków raczej nie będzie z Jubilam. Więc tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć open Jubilam, jak wyglądało to w tamtym roku, zapraszam na mój kanał. Link do filmu z Jubilamami jest tutaj w karcie. Wyświetli wam się w e, lewym górnym rogu ekranu. Filmik, w którym rok temu otwierałem 20 jubilantów, więc zachęcam zobaczyć. A teraz przejdźmy do przeczytania całej informacji od Epic, która została udostępniona na Reddicie. Ok, jest to oficjalna informacja od Epica. Tutaj macie pracownika Epic, który nam to udostępnił. I tu macie wersję spolszczonej. Jest to oczywiście wersji angielskiej, jest to przetłumaczone przez y, automatyczny tłumacz, dlatego tu pewnie wiele rzeczy się nie będzie zgadzało. Ale mniej więcej wam wytłumaczę, bo czytałem to i w polskiej, w i w angielskiej wersji, więc myślę, y, że będzie to mniej więcej zrozumiałe. Czyli tak. Hej, wszystkim, wracamy z kolejną mapą drogową, czyli to jest roadmap, czyli to roadmap jest to coś, y, co pokazuje na przestrzeni ilu dni, jak się będzie Fortnite zmieniał, o, odnośnie wszystkich updateów. I y, mapę drogową Save the World, czyli ratowanie świata. Mamy nadzieję, że wszyscy cieszą się jak dotąd z aktualizacji 9.20. No, ja tak średnio się cieszę, bo dużo updateów wyszło, znaczy dużo updateów, dużo nowych błędów, a nie updateów doszło do gry, więc tak średnio najeżdża, no ale okej. Okay. I teraz, gdy zostanie ujawniony motyw y, aktualizacji 9.20, oto kilka nowości w nadchodzących aktualizacjach. Aktualizacja treści to będzie 11.06, czyli już za niedługo. Będzie to pistolet jakiś nowy. Ten pistolet, te pociski pistoletowe są z tego świata. To pewnie coś jest tutaj źle przetłumaczone. Ja później zobaczę. Wargames, jakiś nowy event z Wargames'ami. To będzie w tym tygodniu najbliższym. Następny tydzień, czyli 18.06. Pojawi się, no nowe dwie postacie pojawił się, Chromium Ramirez, y, do, powracają do sklepu i Jonesy, też ten y, Ramirezowy, już on pokazuje jak on wygląda. Proszę bardzo, tych dwóch bohaterów powraca, więcej o tych bohaterach już będzie na odcinku specjalnym i dedykowanym dla nich, a my przechodzimy dalej. Tu chodzi coś o ilość fal na naszych burzówkach. Możliwe, że się zwiększy ilość fal na burzówkach, czyli powiedzmy, że będzie oczywiście więcej tych fal, będzie więcej mobów, ewentualnie może tu też chodzić o ilość burzówek, chociaż nie wiem dokładnie, musiałbym zobaczyć w angielskiej wersji, co później zobaczymy. To z, z danymi, czyli z balonem, wersja beta burzy na stałe będzie. O, to fajnie, bo to fajny był balon. OK. i kolejny tydzień. To będzie 25.06, czyli 25 czerwca. Pojawi się jakiś e, sci-fi e, sci bad, nie wiem o co chodzi. E, możliwe, że jakaś broń, coś w tym stylu. E, przygotuj się na letnią zabawę, nowe questy pojawią się. Następna, może następna edycja tych, co już są. Wargames nowe, następnie w aktualizacji e, o, przedostatniej, czyli 2 e, lipca powrócą jakieś tam Headhunterka powróci, Patriotyczna peny a, to powrócą te, ci bohaterowie, którzy są, by, którzy byli z Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Już wam pokazuję jacy. O, zobaczcie, to są ci bohaterowie. Oni powrócą, więcej w dedykowanym filmie odnośnie tych bohaterów, są to bohaterowie z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. To właśnie właśnie te zadania na tych bohaterów, bo kiedyś by, znaczy, e, Patriotyczna Peny i ten, e, ten rupieżnik byli dostępni w sklepie, a właśnie tych dwóch, czyli e, żołnierz e, i, i żołnierz, to oni byli za zadania. To jest dwóch żołnierzy. E, jakiś pistolet, a ten pistolet e, jakiś też właśnie z okazji tego eventu. Nie przypominam go sobie dokładnie, ale może jak znajdę, to wam wkleję tutaj y, zdjęcie jego. No i Wargamesy kolejne. Następny tydzień, czyli 9.07, będzie to jakiś launcher, czy, y, czyli jakaś rakiet, rakietnica. I Wargamesy, tyle w następny. Może coś oczywiście nowego też dojdzie. I tu ostatnie najciekawsze, czyli jubilamy. Chcieliśmy wam dać, y, wam dać do zrozumienia, że SciFi Lamy będzie dostępna do premiery w wersji 9.40, czyli do tego dnia, i tego dnia, też właśnie pojawią się te Jubilamy. SciFi Lama zostanie zamieniona na urodzinową lamę. Czyli możliwe, że będą to z tych samych talonów i podobnie w zeszłym tygodniu. Ble, 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 tutaj, cy... I będzie zakosztowała 1000-letnich. Biletów, właśnie. No, to, to trzeba będzie zbierać po prostu te etykiety, które mamy teraz. Ja sobie otworzę tych lamek, żeby tam pozdobywać trochę tych i później sobie jeszcze będę farmił, zostawiał na właśnie na te e, jubilamy. Ten sam typ biletu co w poprzednim sezonie 9. Dzie, Nie wiem o co chodzi tu dokładnie. Następnie, i tu jest jeszcze słuchajcie informacja odnośnie że poprawy błędów. Tego akurat nie chce mi się czytać, bo to nie w tym odcinku i to też nie ma na celu być przekazane w tym odcinku, dlatego sobie to pominiemy, to jest odnośnie błędów. I słuchajcie, jeszcze ja dopowiem, co sądzę o jubilamach. Jubilamy bardzo spoko, jeżeli nie macie jakiejś broni czy czegoś, a chcielibyście zdobyć, bo nie byliście powiedzmy na tym i tamtym evencie, albo jesteście nowymi graczami. Myślę, że też dużo osób przyciągnął te jubilamy. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Tu na ekranie jeszcze wyświetli się Wam y, przez chwilę informacja, jakie y, bronie będą dostępne, ale to pewnie też już wiecie. No i co? Dzięki za oglądanie. Ja byłem Sasek. Do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.